Cześć wszystkim, Aras Life in Poland, witam na moim kanale i najnowszym vlogu. Także jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw łapeczkę dla mojej motywacji. Komentarz, jeśli chcesz coś skomentować z tego filmu lub o mojej osobie. No i oczywiście zasubskrybuj, nic ci to nie kosztuje, kliknijcie guzika. Dobra, a dla mnie to dużo. Żeby rozrastać swój kanał, że tak powiem, żeby dotarły moje słowa do większej, że tak powiem, ilości oglądających i ty możesz się do tego przyczynić. Dobra, dzisiejszy odcinek zaczynamy od hydroizolacji zakupionej, także za gebelitem będziemy robili hydroizolację i tutaj też będzie hydro poleci i podeschnie sobie, także zostawimy to do przeschnięcia i się zajmiemy przedłużaniem tych przewodów wodnych pod baterię, nie? I sobie wykujemy na odpływ do takiego brudzika. Imitacja odpływu liniowego. Także sobie ustawimy to wszystko, także mniej więcej już wszystko będziemy wiedzieć, w którym miejscu zrobić po prostu miejsce na ten odpływ, tak? Dobra. Także przystępujemy do dzisiejszych prac, także lecimy z hydro. Także do usłyszenia za chwilę. Szybka akcja była. Także mamy to tasiemki wklejone. Tam też zrobione. A teraz uwalniamy te dwa wariaty. Zaraz tu sobie rozkuję to całe. Zresztą i tak muszę tu otworzyć tak samo. Ale tu rozkuję, bo muszę przeciąć. I sobie polecimy zaciskowo. Nawet zaciskarkę, ale to dorobił się. I polecimy sobie też góra zaciskowa. Ja wszystko sobie to teraz przedłużymy do góry i tak jak wam mówiłem, że za chwilę do tej 50 będziemy tutaj centralnie ustawiać pod odpływ. Dobra, i co tam mogę wam widzowie powiedzieć? Wczorajsza niedziela bardzo dobrze spędzona z Ewelinką. No co, romantycznie się przyszliśmy. Troszkę pogadaliśmy, jakże się widzieli, również z wami troszkę pogadałem. No i tak to właśnie się odbywa. Life in Poland, jak to ja mówię, jak nazwa kanału. Dziękuję wszystkim subskrybentom, że jesteście ze mną. Również cały czas namawiam, żeby wejść na dialogi mistrzów. Bardzo dobrze, że macie tam opowiada swoje historie, swoje odczucia po pobycie w zakładzie karnym i jak tutaj, że tak powiem, odnaleźć się na wolności. Także troszkę inny temat niż budowlany, ale też warto, że tak powiem, posłuchać czyjś po prostu historii, czyjś odczuć. Ja gdzieś tam też macie film, moje odczucia, jak ja to widziałem, bo nie ukrywam, że też tam byłem. Także każdemu sobie się może w życiu noga powinąć. Nigdy się nie wypierajcie więzienia. Ostatnio nawet widziałem gdzieś tam wypadek samochodowy, gdzie kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu motocykliście. Doszło do wypadku. No i co? I ty, sprawa tak samo. Zabrane prawo jazdy od razu. Sprawa do sądu. I też nie wiadomo, jak się dla pani to skończy. Także mówię, no nie ma co, wiecie, skreślać kogoś po tym, że tam był, bo każdemu może się to zdarzyć, każdemu może się w życiu noga powinąć. Różne są koleje losu, sami dobrze wiecie, raz nad wozem, raz pod wozem. Sorry, bo mam telefon, także za chwilę dogramy. No i wracamy do rozmowy. Inwestorzy zakupują mi płyty budowlane na zabudowy tych stelaży, nie? Dobra, tak to wygląda. Także mówię, nikogo nie można przekreślać. Bądźmy ludźmi, człowiekiem dla człowieka. Są różne sytuacje, tak? Dobra, ale to tak na marginesie. Kiedyś też powiem wam, że się usiądę i też chyba jeszcze raz nagram taką też odczucia swoje. Nie wiem, może dzisiaj, może jutro. Zobaczymy. Muszę zebrać myśli.
i po prostu, no nie wiem, znaleźć jakieś, wiecie, chwilę taką luźniejszą, bo troszkę roboty jest teraz do robienia, taką chwilę luźniejszą, usiąść się w domku i też wam przedstawić obraz, jak to było. No i widzicie, dlatego dziękuję wam, moi widzowie, że ze mną jesteście. Też mnie nie przekreśliliście. Kurczę, język mi się plącze z rana. Też mnie nie przekreśliliście ze względu na moją przeszłość. Wspieracie mnie, za to serduszko 3 razy dla was oddane. I lecimy dalej z tymi tematami. Także mówię, tylko wiara. Wiara czyni cuda. Także lecimy. Aktualizacja. Także uzupełniłem sobie, wjechał kontakt. Tutaj też, nie? Wszędzie pozakładałem. Jak już leciałem z kontaktami, to sobie poleciałem ze wszystkimi. Tutaj są takie, taki kolorek, że tak to wygląda. Także mówię, wszystkie kontakty poprzenoszone wczoraj. No i co? Uzupełnione. Kuć będziemy za chwilę. Wyciągnę sobie gebelicik. Także mamy gebelit, za chwilę przystąpimy do montażu gebelitu. Jeszcze muszę zobaczyć tutaj, jakie kolanko wyjdzie. Tu i tam. Tam chyba będzie już okejas. Bo ta rura jest pod kątem. Także mam nadzieję, że jak stanie tu gebelit na środku, to będzie ładnie pod kątem. A tu będzie kolaneczko i przedłużenie na 110. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, które sobie przyłożę i przymierzę. Aktualizacja. To już mam wykute pod taki odpływ, także patrzę tu, jak to będzie wyglądało. Zrobię im tylko na kolankach i tak zostawię płytkarzowi, nie? Bo nie będę tego robił, że tak powiem, na sztywno, jakoś tam zalewał, czy coś z tym robił po prostu. Jak będą już płyteczki, czy coś, i sobie glazurnik położy ten brodzik. Także tu już będzie zrobione, nie? Moi mini, także tak to będzie wyglądało. Ten gabelit na razie stoi. Tego już mamy ogarniętego, nie? Na szczelniutko. Także stoi elegancko. Już zaciskowo jest ładnie porobione, podłączone. Puszczona woda. Ponieważ sprawdzam sobie szczelność, tak? Żebyśmy nie mówili, woda jest zimna. Puszczona, także dobra. Czekam na kurczę, profile przyścienne do zabudowy tamtego. I zabieramy się teraz za tego drugiego. No także moc atrakcji dzisiaj. Także trochę lecimy z robotą. Tak jest. Aras Life in Poland. Dzięki za wsparcie jeszcze raz. I motywację dla mnie. No bo troszkę mnie to kosztuje, że tak powiem. Energii i sił całe dnie pracować, no ale jak to mówią, za granicą też trzeba zapierdzielać, tak, a w Polsce to nie? Dobra, taka wrzutka, leci. Teraz tak szybko wam wytłumaczę, jak ustawić gebelit, nie? Także najpierw sobie podłączamy odpływówkę. Woda jest z boku. Odsunęliśmy się od ściany
żeby w miarę było miejsca, wiecie, do siedzenia, żeby nie było za blisko ściany, tylko troszkę odjechaliśmy. I teraz tak, laserek sobie odpaliłem. Przepraszam, bo za szybko już poleciałem. Podłączamy odpływówkę. Wstępnie ustawiamy sobie gabelit. Od ściany łapiemy mniej więcej tutaj kąt. Wszystko łapiemy. Zaznaczamy sobie już otwory, gdzie mamy powiercić, nie? Na uchwytki. Także mówię, wstępnie go ustawiamy, podłączamy i względem właśnie tego odpływu mniej więcej go ustawiamy, tak? Mamy tu wymiarówkę, gdzie ona jest? Z tej strony. Tu mamy na gabelicie stóweczkę zaznaczoną. Nóżki muszą być wyciągnięte na stówę. Od razu go do poziomicy ustawiłem, wszystko. Odmierzyłem wysokość gabelitu. Jest 113, także dociłem, przeniosę sobie linię gabelitu na ścianę z tej strony, linię gabelitu z tej strony i sobie narysowałem dwie linie równorzędne do gabelitu, z tej i z tej, nie? Także i wymierzę sobie gabelit na 113, przyścienną przykręcamy, tutaj troszkę mniejszą, bo jest uchwytka, ale to nic nie przeszkadza, ten kawałek to będzie spoko, nie? Także tak, żeby nie przeszkadzało, nie? I tak to wygląda. Dobra, i na 113. Teraz laserek sobie odpaliłem i łapię sobie tą linię, moi kochani, górną. Bo wiadomo, od tej strony później będę się męczył. No, akurat tam będę się męczył, nie? Bo tam idzie po całości zabudowa. Także tam troszkę będę się męczył. I to tak będzie wyglądało. Dobra, i teraz mamy go ustawionego, ale ja jeszcze nic nie robię. Ponieważ tutaj przykręcę jeszcze profil. Tu jeszcze przykręcę profil, ponieważ inwestorzy kupili oryginały. Oryginały, nie? Czyli to jest oryginał taki, bo bateria pada. Prawa, lewa góra. Dlatego sobie przykręcimy przyścienny z tej jednej strony. Także witam, taki ambar się zrobił. No lipa się stała. Pierwszy raz chyba od paru miesięcy padła mi bateria, a zakończyłem pracę. Także tak to wygląda, gebelicik stoi, płytkarz sobie później, wiecie, siateczki zrobi, wszystko obrobi, tu wykułem. Także mówię, kafelkarz to sobie wszystko ustawi, tam później co do milimetra. No i co? I tu następny, nie? Też zrobiony. Także mamy to, moi kochani, mamy to. Także ile mi to zajęło ze wszystkim, z montażem kontaktów, tych wszystkich kontaktów, plus dwa gebelity, jeszcze czekałem na towar, no wiadomo, śniadanko, nie, no to zajęło mi to 9 godzin, także nie wiem, czy źle, czy dobrze, nie spieszyłem się, no znaczy się trochę się spieszyłem, normalne tempo mojej pracy, ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest utrzymywać stałe tempo w pracy. Przez cały rok. A wiecie, jak niektórzy mają, nie? Z początku przyjdą, chcą pokazać, a później i wracają do swojej normy. A później zdziwieni, nie? Dobra. Także mamy to, moi kochani. No sorry, że się nagrywam teraz nocnikiem, no ale nic nie zrobię. GoPro padło. Masakra. Dobra, lecimy z tymi tematami. Jeszcze raz rzut oka. Wszystko mamy porobione, no i lecimy na następne roboty. Także zapraszam jutro, jutro poleci balkonik, chłopaki tam z rana będą skuwać, przygotowywać mi balkon, taras, no, zobaczymy jakie to jest duże i do zobaczenia. Także jeszcze raz, trzymajcie się.